Dzień dobry. Zapraszamy na kolejną wieść gminną. W dzisiejszym programie relacja z obchodzonego w minioną sobotę Dnia Animatora Kultury i Sportu, który odbył się w sali sportowej przy ulicy Wileńskiej w Oleśnicy. Uroczystość zgromadziła działaczy z całej gminy. Podczas spotkania była okazja podziękować wszystkim, dzięki którym kultura i sport w naszej gminie ciągle się rozwijają. Marcin Kasina, wójt gminy Oleśnica, otrzymał pierwszy egzemplarz mapy, której połączone części powstały w każdym sołectwie. Spotkanie było również okazją do świętowania dwóch jubileuszy. Pierwszy z nich to srebrny jubileusz zespołu Smolniacy. Druga rocznica to złoty jubileusz pracy artystycznej gminnego artysty Mirosława Jankowskiego. Inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Gminy 2021-2022 odbyła się w miniony czwartek. W skład Młodzieżowej Rady Gminy wchodzi 15 radnych, 11 nowo wybranych oraz 4 sprawujących te funkcje od 2019 roku. Jestem przekonany, że dzięki Waszej pracy my jako ta seniorska Rada Gminy i ja jako wójt będziemy mieli dobry przepływ informacji, to co można zrobić lepiej dla Was, tak? Czyli w szkołach. Podczas sesji nowi radni odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli uroczyste ślubowanie. Młodzieżowi radni po prezentacji swojej kandydatury na poszczególne funkcje dokonali wyboru prezydium. Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Gminy Oleśnica został Jan Cichosz. Szanowny radny, gratuluję wyboru na przewodniczącego rady. Myślę, że będzie sprawował godnie i rzetelnie swoje obowiązki. No i zastępował mnie nie tylko w Młodzieżowej Radzie, ale może i później. Jako już dorosły człowiek. Jeszcze raz gratuluję wyboru. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wiceprzewodniczącą Hanna Szewczyk. Sekretarzem Małgorzata Pusa, a skarbnikiem Nikola Nowak. Na koniec naszego programu tradycyjnie prognoza pogody, a my widzimy się za 2 tygodnie, ponieważ za tydzień długi listopadowy weekend. Do zobaczenia!